Sebastian Górny, witam. W studiu goszczę pana Jerzego Ostrołucha, byłego wojewody lubuskiego. Witam pana. Dzień dobry. Na początek takie podsumowanie rozmów o Akademii Gorzowskiej, bo już nieraz tutaj rozmawialiśmy. No jest właściwie już wszystko, bo jest podpis prezydenta, zatem no, zgodnie z zapowiedziami 1 września Akademia powinna ruszyć. No i ten w październiku będzie inauguracja po raz pierwszy w Akademii w Gorzowie. No właściwie wszystko się wydarzyło, tak jak przewidywaliśmy, bo kilka razy już o tym rozmawialiśmy. Rzeczywiście Akademia w Gorzowie imieniem Jakuba z Paradyża będzie. Rzeczywiście tak, po wielu sukces, latach duże przyspieszenie. Sukces wielu środowisk, wielu środowiska po pierwsze naukowego. Przypuszczam, że osobisty sukces pani rektor Skorupskiej-Raczyńskiej. Myślę, że nowe nadzieje z tym związane również całej wspólnoty mieszkańców Gorzowa. Myślę, że to też jednak takie wielkie wyzwanie po to, aby przekonać tych, którym wydawało się, że środowisko pierw powinno spełnić standardy, powinno spełnić wymagania formalne i potem ewentualnie ubiegać się o to, aby ta akademia powstała. No tak, to będą bardzo 3 lata wytężonej pracy dla akademii. No więc akademii. Właśnie, tak, to jest te właśnie 3 ciężkie lata ciężkiej pracy po to, aby właśnie udowodnić nawet tym malkontentom, że warto było, ale to też myślę, że to nie tylko dla malkontentów należy udowodnić, tak? Należy też pokazać tym młodym ludziom, którzy będą studiowali już w tej naszej Akademii Gorzowskiej, trochę Akademii jakby na wyrost, bo ciągle jeszcze musimy te standardy wypełnić, że środowisko, że nauczyciele, że mistrzowie, profesorowie, którzy będą im wykładali, no dołożą wszelkich starań, żebyśmy jako mieszkańcy Gorzowa, jako środowisko studentów, naukowców, mieli satysfakcję, że wypełniliśmy te minimalne warunki przewidziane ustawą i że ta akademia nam się należała od dawna. Ta zmiana nazwy, zmiana statutu uczelni, to się automatycznie pana zdaniem przełoży na zainteresowanie, więcej studentów nagle do Gorzowa zacznie przyjeżdżać? No to jest to wielkie wyzwanie, to jest tak, bo zawsze, gdy mówiliśmy o rozwoju środowiska naukowego w Gorzowie, gdy mówiliśmy o rozwoju środowiska naukowego w województwie lubuskim, to jednym z tych argumentów było to, że jest taka duża część młodzieży wychowującej się w Gorzowie, w województwie lubuskim, których może nie być stać na to, aby studiować poza miejscem zamieszkania. To, że jest tu wyższa uczelnia, że w przypadku Gorzowa jest akademia, że w przypadku Zielonej Góry jest uniwersytet, to taka wielka szansa dla tych młodych ludzi, którzy niejednokrotnie nigdy nie podjęliby nauki na poziomie wyższym. Także też musimy o tym pamiętać. Czy to spowoduje, że ludzie młodzi, bardzo dobrze wykształceni, którzy mogliby podjąć studia w innych ośrodkach, będą podejmowali decyzję o tym, żeby studiować tu w Gorzowie, to bardzo będzie wiele zależało od tego, kogo uda nam się do tej akademii po pierwsze ściągnąć, kto będzie tutaj wykładał, o kadrze naukowej, jakie będą kierunki, no jak będziemy odpowiadali na te wielkie wyzwania XXI wieku, no chociażby związane z innowacyjnością. To jest to, co będzie na pewno ludzi młodych przyciągało. I myślę, że fakt, że nasza wyższa szkoła zawodowa stała się akademią, to jest ten taki nowy bodziec, nowe przyspieszenie dla tego środowiska. Coś, co może po prostu eksplodować. Mam taką nadzieję i cieszę się z tego faktu, że ta akademia już jest, że jak zauważył pan, 1 października będzie inauguracja, bo mam nadzieję, że oprócz tych funkcji wychowawczych, dydaktycznych, naukowych, no również będzie konsolidowała środowisko mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. No i miejmy nadzieję, że za te 3 lata dalej będzie to akademia, a nie wyższa szkoła akademicka. Na pewno, tego życzymy. Bo taka jest furtka w samej uchwale, jeżeli coś by się nie udało. Na pewno tego życzymy Akademii Gorzowskiej. Właśnie, żeby pozostała akademią. Województwo lubuskie, jak pamiętamy z historii, powstało z połączenia województwa zielonogórskiego i gorzowskiego.
tyle, że trochę zostały poobcinane te województwa, szczególnie tutaj gorzowskie województwo dużo utraciło. No i od czasu do czasu się wspomina, że fajnie by było, gdyby na przykład Barlinek, Dębno znowu były w województwie lubuskim, to także w tej sporach północ-południe dodawałoby trochę dla Gorzowa taki dodatkowy, bo pamiętamy, rozumiem, 1/3 mieszkańców na północy, 2/3 na południu. I ostatnio wicewojewoda lubuski, pan Robert Paluch, wspomniał, że być może Dębno, właśnie Bardzinek, Myślibórz, Międzychód, a także Głogów być może mogłyby zostać włączone do województwa lubuskiego, a to tak jakby przy okazji rozmów, pomysłów o tym, żeby z województwa mazowieckiego wyłączyć Warszawę, no bo to jest, tak się mówi, Warszawa i województwo mazowieckie. I być może przy tej okazji, żeby granicę zmieniło województwo lubuskie. Czy pana zdaniem tak to ma szansę? Ja pamiętam okres powstawania województwa lubuskiego w 1998 roku. Pamiętam, jak tworzyła się ta nowa mapa administracyjna. Ja też pamiętam, że województwo lubuskiego w ogóle miało nie być. Byłem wtedy wojewodą gorzowskim, ostatnim wojewodą gorzowskim. Wiem, że zabiegaliśmy o to, aby te środowiska właśnie tych miast ościennych tu na północy, szczególnie Barlinek, Myślibórz, Dębno, no żeby one były w granicach administracyjnych tego nowego województwa lubuskiego. Nie udało się. Można odnieść wrażenie, że dla mieszkańców Barlinka, a nawet Myśliborza, pewne interesy, pewne codzienne działania, pewne elementy ich życia osobistego, no nawet po tych już, policzmy, 16 latach funkcjonowania w nowych granicach wojewódzkich, że ciągle jeszcze mają pewną łączność z naszym miastem. No bo do Gorzowa mają stosunkowo tak, blisko, do ja Szczecina też, i dalej. Też będąc wojewodą lubuskim, jakby zabiegałem o to, aby umożliwiać na przykład zespołom folklorystycznym z Barlinka, z Myśliborza występowanie tu w Gorzowie. Zabiegałem o to, chciałem tworzyć pewne więzy. Zabiegałem o to, żeby na przykład środowiska sportowe, na przykład środowisko szachowe, inspirowałem, żeby podtrzymywali tradycje, że na przykład szachiści z Myśliborza, z Barlinka funkcjonowali właśnie w strukturach lubuskich. Dobrze, ale po to, żeby ale wyciągnąć po co to te gminy bo zachodniopomorskiego? Nie wystarczy powiedzieć, że może zmienimy mapę. Warunkiem sine qua non takiej dyskusji, powodzenia takiej dyskusji jest decyzja gmin. Decyzja mieszkańców Barlinka. My nie możemy powiedzieć, że zadekretujemy nowy podział administracyjny. Niesłychanie ważnym będzie stanowisko, jakie zajmą gminy. Gminy Barlinka, Międzychodu, Dębna. Ale chcę też zwrócić uwagę na jedno duże niebezpieczeństwo. Musimy pamiętać o tym, że takie pomysły to nie tylko są w województwie lubuskim, tak? Takie pomysły są w województwie wielkopolskim. Oni bardzo, bardzo chcieliby... Często podkreślałem, że Gorzów jest wielkopolski. Bardzo chcieliby na przykład mieć powiat nowosolski. Ja myślę, że i Dolny Śląsk ciągle jeszcze myśli o żarach, o żaganiu. Chcę przypomnieć, że jak tworzyliśmy dokument pod nazwą Wykorzystanie środków europejskich, to wtedy właśnie w tej dyskusji podejmowałem kwestię, że asymetria w rozdziale środków z poprzedniej perspektywy może de facto spowodować, iż część gmin, szczególnie na obrzeżach naszego województwa, no będzie chciało dokonać innego wyboru. Przecież pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu, 3-4 lata temu była bardzo poważna dyskusja w Drezdenku, gdzie właściwie chciano podjąć uchwałę o tym, że gmina Drezdenko powinna odejść ze struktur województwa lubuskiego. Wydaje mi się, że podejmowanie takiej dyskusji bez wcześniejszej rozmowy z mieszkańcami Barlinka, Międzychodu, Dębna, bez przygotowania takiej dyskusji, to może spowodować to, że nie tylko, iż nie ulegniemy powiększeniu, iż nie będziemy większym województwem, jak rozumiem, o większym znaczeniu,
ale musimy uwzględnić również ryzyko, że możemy zostać pomniejszeni, a może nawet zlikwidowani. Także dobrze byłoby, żeby taką dyskusję przygotować. Myślę, że pan wojewoda nad tym pracuje. Chciałbym znać późniejsze fakty. Zobaczymy, co czas przyniesie. A czy faktycznie to na pewno też pokaże to, jak będą dzielone te środki unijne, o czym pan wspominał, także, że to nie, zawsze budziło pewne kontrowersje, zawsze tutaj, szczególnie na północy, mówiono, że brakuje takiego silnego przedstawiciela w zarządzie województwa, który właśnie reprezentowałby północ, i że takim przedstawicielem może być Tadeusz Jędrzejczak, który właśnie został włączony do zarządu województwa lubuskiego, został przegłosowany, bo zmieniła się koalicja w sejmiku, teraz jeszcze SLD doszedł do PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Ta rekonstrukcja zarządu województwa i powiększenie koalicji, to ja w pierwszej kolejności postrzegam jako sukces przywództwa nowego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana senatora Sługockiego. Tak, to rzeczywiście, bo przecież pamiętamy, właściwie od pół roku trwał swego rodzaju kryzys koalicyjny w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dyskutowano o poszerzeniu koalicji, ale również mówiło się, że już jest właściwie nowa koalicja. No tak, bo kilku radnych opuściło. Dokładnie. No więc stworzenie tej koalicji, poszerzenie bazy rządzenia, no spowodowało, że ja to postrzegam w pierwszej kolejności jako sukces przywództwa senatora Sługockiego. I tak, wiążę z tym duże nadzieje. Myślę, że te najbliższe 3 lata, właściwie niecałe 3 lata funkcjonowania w ramach tego zarządu w województwie lubuskim, to będzie dobry okres. Myślę, że nasi parlamentarzyści tu z północnej części województwa, no szczególnie chociażby pani poseł Sibińska, pan senator Komarnicki, no będą mieli w osobie nowego członka zarządu partnera do przeprowadzenia tych najważniejszych projektów ważnych dla północnej części województwa lubuskiego. No myślę chociażby o radioterapii i o szpitalu wojewódzkim w Gorzowie. Pamiętamy wszyscy zaangażowanie pani poseł Sibińskiej, pana posła Komarnickiego. Myślę, że te ich działania no, uzyskają dodatkowej energii i te być może wypracowanie formuły współdziałania z nowym członkiem zarządu no, spowoduje, iż wszyscy mieszkańcy północnej części no, wkrótce będą jeszcze lepiej zaopatrzeni w swoje oczekiwania zdrowotne. Dobrze, a czy ta koalicja będzie stabilna, bo Tadeusz Jędrzejczak został wybrany, ale w drugim głosowaniu, bo w pierwszym głosowaniu zabrakło głosów i to była spora niespodzianka, także dla niego. Wiem o tym, że potem odbyła się rozmowa pewnie wszystkich radnych wchodzących w skład tej nowo powstałej koalicji. Wiem, że na tym spotkaniu było właśnie bardzo zdecydowane wystąpienie pana senatora Sługockiego. No takie wystąpienie, no które zdyscyplinowało środowiska, które otwierało dyskusję, że jeśli nie chcemy rządzić, jeśli mamy inną koncepcję, to miejmy odwagę to otwarcie powiedzieć. Zaskutkowało. No pamiętajmy o tym, że z tego co pamiętam, to ten wynik zakończył się 18 za wyborem, za poszerzeniem zarządu i wyborem Tadeusza Jędrzejczaka. To na koniec jeszcze trochę o tym, co się dzieje w tej dużej polityce, tak to nazwijmy. Pana zdaniem sytuacja między Polską a Unią Europejską. Do czego to zmierza? Bardzo burzliwe wystąpienie w Sejmie. Pani premier mówi o tym, że Polska jest suwerenna, że no nie będziemy tutaj jakby klękać przed Unią Europejską. Rzeczywiście jesteśmy kilka godzin po wystąpieniu pani premier Szydło. No, można odnieść wrażenie, że to wystąpienie, ale również ta dyskusja, która odbyła się w Sejmie, tak naprawdę nie przybliżyła nas
a właściwie oddaliła od rozwiązania. Wygląda trochę, jakbyśmy byli w stanie wojny z Unią Europejską. Bo... Po pierwsze, to może powiem tak. Kilka tygodni temu obchodziliśmy kolejną rocznicę Konstytucji 3 maja. I świętujemy powstania, moment powstania tego aktu. Mówimy o tym, jak właśnie w sposób nowatorski, nowoczesny chcieliśmy ułożyć relacje w ówczesnej Polsce. Zapominamy jednocześnie o tym, że Konstytucja 3 maja ma też pewną warstwę. Ja mówiłem o tym kilka lat temu w oficjalnym wystąpieniu jako wojewoda, że ma też tą warstwę pokazującą porażkę, że Polacy nie byli w stanie się porozumieć, że koalicja rządząca, ci, którzy forsowali, wiemy o tym, dobre rozwiązania związane z Konstytucją 3 maja, nie potrafili przekonać opozycji. Pamiętajmy o tym, że kilka lat po tym, jak Polska upadła w 1795 roku, kilka lat, dosłownie chyba 3 lata potem, zmarła autorka naszych rozbiorów, naszych nieszczęść, Katarzyna Wielka. Jest pytanie, czy gdybyśmy się porozumieli w 1772 roku, czy gdybyśmy potrafili się porozumieć, jak takie było modne słowo, takie modne zdanie w 80 roku, jak Polak z Polakiem, czy uniknęlibyśmy tej utraty niepodległości? Wydaje mi się, że tego typu wystąpienia, no szczególnie pani premier Szydło, jak to dzisiejsze, no nie przybliża nas do porozumienia, nie przybliża nas do tego, aby wypracować konsensus, aby pracować dla Polski. No stąd muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo ubolewam nad tym, co się dzieje w polskim Sejmie. No mam nadzieję, że znajdziemy, że wykrzesamy wszyscy z siebie tą pewną mądrość, która spowoduje, że nie będziemy niepotrzebnie wikłali się w spory, które nie sprzyjają rozwojowi naszego kraju. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie do poniedziałku mamy ultimatum Komisji Europejskiej. Ale może uspokójmy wszystkich. Na pewno nie będzie wojny Polski z Unią Europejską. Nikt tego nie chce. I jak pani premier mówi, jesteśmy Europejczykami, nikt z Unii Europejskiej nie zamierza wychodzić. I tego się trzymajmy. I to jest może dobry początek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jerzego Ostrołucha, byłego wojewody lubuskiego. Dziękuję.